O, mamo! Znaczy co? A, to się nagrywa. O kurde, ale fail. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Czas na kolejny odcinek Co by było gdyby. W poprzednim odcinku opowiadałem wam o tym, co by było gdyby Duncan pojawił się w wariackim wyścigu. Dziś zrobimy sobie dosłownie podobną kombinację. Tym razem zadajmy sobie następujące pytanie. Co by było gdyby LeShauna pojawiła się w wariackim wyścigu? I z kim by była w drużynie? Czy z Heather, odwieczną rywalką, z którą miała lepsze chwile w sezonie drugim, czy może z Gwen, osobą, która raczej z nią mogłaby się dogadać, bo nie miały jakiegoś złego kontaktu, patrząc na pierwszy sezon, że troszeczkę ze sobą rozmawiały? A może LeShaniqua, kuzynka, która tym razem towarzyszyłaby jej przygodom? No cóż, jedzonko w dłoń, napoje w dłoń i zapraszam na kolejny odcinek. No to jedno z pytań mamy już odhaczone na ten odcinek. Ale zanim do konkretów przejdę, to przejdźmy do szybkiego opisu. LeShauna jest postacią reprezentującą pierwszą obsadę. Występowała w 3 sezonach i tylko w jednym zaszła praktycznie najdalej. Z charakteru mocna kobieta, która potrafi pokazać, gdzie raki zimują. Dlatego lepiej jej nie wkurwiać, bo jak wykurwi liścia, to delikwent odleci na drugi koniec świata i jeszcze dalej. Zahaczając o Drogę Mleczną oraz Saturn. Ale dziewczyna ma również swoje słabości. Ogólnie nie powiedziałbym, że jest ona jakkolwiek wierna, gdyż mimo że miała związek z Haroldem, który napisał jej wiersz miłosny, to jednak koniec końców potrafiła zadłużyć się w takim Justinie czy Alejandro. Później się opamiętała, ale no wiecie, niesmak jednak pozostaje. Drugi sezon był w szczególności dla niej niezbyt fajny. Po tym jak bardzo chciała spotkać się z LeShaniqua, to troszkę sobie poplotkowały i można by powiedzieć poobrabiała dupę swojej drużynie i innym, przez co straciła na długi czas szacunek jak i zaufanie. A sezon trzeci, no Alejandro ją oczarował i wykopał, no cóż poradzić, no takie coś się zdarza, no musimy się niestety z tym liczyć. A więc teraz, przechodząc do meritum. Fajnie byłoby zobaczyć ją, jak i LeShaniqua w wariackim wyścigu. Nieważne, czy to byłby, powiedzmy, zanim by powstał pierwszy sezon, czy na przykład ten fikcyjny przeze mnie drugi sezon. Myślę, że one obie dawałyby se radę wręcz fenomenalnie. A nawet podejrzewam, że obie mają na tyle silne charaktery, że łyżwiarze byliby zmieceni tak z planszy jak Jaś Kapela. A kto wie, może by nawet doszedł jakiś sojusz z kimś? W sensie one by miały sojusz z kimś? Kto wie? Myślę, że to byłby na tyle mocny duet, że mógłby on być w zastępstwie za kadetki w finale z Jeffem i Brodym, jakby to był pierwszy sezon wariackiego wyścigu. Ewentualnie zaszłyby tak daleko jak siostry, czyli Kitty oraz Emma. A wy? Co sądzicie o takim zestawieniu? Dajcie znać w sekcji komentarzy. To by było na tyle, jeśli chodzi o dziś. Nowe osoby zapraszamy do subskrypcji kanału oraz zaznaczenia dzwoneczka, by otrzymać powiadomienia o tym, co tutaj publikujemy. Trzymajcie się, cześć i do następnych materiałów i do następnego razu. Elo!